Tego jeszcze nie było, żeby podczas włamania używać wózka widłowego, który najcichszym sprzętem nie jest też. O Boże, hawajska pizza odblokowana i podwyżkę dostajemy od razu, ktoś zamówił hawajską pizzę. No czy hawajska to jest pizza? No i właśnie, wiecie co chciałem powiedzieć? No i dupa. Gdzie ona jest? Jade, ale jak ty... Witam was, moi drodzy. Ostatnio skończyliśmy wchodząc do dołu. Zobaczyłem też, że można sobie skorzystać z windy, więc czemu by tutaj nie skorzystać z niej? No, jest ktoś w środku, nie ma, zawsze ten dyskomfort, jak się wchodzi do windy. Witajcie w Denizen, w kolejnym odcinku będziemy dzisiaj sobie pracować jako Pizzerman. Będziemy robić coś to. Co... co tu się dzieje? Co to jest? Dziwne to było. Używać, używać, używać. Starczy, i chowamy to z powrotem. No, i teraz pytanie, co z tym kibelkiem? Dobra, damy radę A, albo zróbmy, jak już tu jesteśmy, to. O, proszę, zapomniałem, że zmieniłem outfit. No, taki typowy pizzerman, nie? Rączki. O, wypadałoby w sumie i do pizzy robić, nie? Więc pamiętajcie, miejcie zawsze ręce przed dotykaniem jedzenia. Szkoda, że lustra nie widać, znaczy odbicia w lustrze nie widać. Praca. Możemy sobie wziąć kucharza pizzy, ubiegać się o pracę. Ok, złożono podanie o pracę. Za chwilę dostajemy odpowiedź, a tymczasem cukiernik z Jade. No, uwaga. Co? Spotkamy się z Jade? W sensie, że ona tu idzie? Ale ja pracę chciałem zacząć. Gdzie ona jest? Jade, ale jak ty. Dobra, nieważne. Cóż, jeśli to nie widmo, wyglądające nieodparcie jak zawsze. Czy ja mógłbym Ciebie zobaczyć? Bo stoisz już tak trochę do mnie w. ...złej pozycji do rozpoczęcia rozmowy, raczej myślałem, że później, ale nieważne. Hej Jade, co się działo w twoim świecie? Mam napięty harmonogram, ale nie mogę się doczekać naszego do następnego spotkania, skontaktujemy się wkrótce, zrozumiemy się i tak dalej. Nie no, hej Jade, co się tu nie działo? Tak spokojnie zacznijmy może. O, gdyby życie było grą w pukera, powiedziałabym, że mam przyzwoitą rękę, ale bardziej ciekawią mnie twoje ruchy. Czy trzymasz karty blisko piersi, czy jesteś na tyle odważny, by pokazać swoje rozdanie? W sensie, że to jest związek? O co chodzi? Czekajcie. Ja to muszę. Jade, weź suń. Przesuń to coś, co tu z mi wadzi. To swoje, bo mi to wadzi. Ech, co ostatnio się działo w Twoim życiu? O życiu jeszcze sekrety. Większość z nich dotyczy sąsiadów, ale kto by liczył? Jest coś dziwnie. Po... Chciałbyś się do mnie wprowadzić? Potrzebuję trochę więcej czasu. Aha, i se poszła. No to se poglądałem, Jade. Co tu się dzieje? Dzień dobry. Uh, uh, uh. Ale pani ma ładne piwo, dobra, Austin to ten co pisał do mnie, potrzebuję pomocy jeśli masz czas, o kurde Jasne skąd masz mój numer telefonu, mamy dużo informacji, słuchaj mam trochę brudnej roboty dla klienta jeśli jesteś zainteresowany Jasne co mogę dla Ciebie zrobić, w porządku słuchaj jeden z naszych klientów został mocno oszukany przez lokalną firmę dystrybucyjną Celem jest Houser Distribution, cel co mam im zrobić? Żadnej przemocy. Nasz klient zażądał pewnych tych danych od skorumpowanego właściciela. Znaleźć drogę do ich magazynu i dostać się do komputera w biurze. Oferta jest na stole, jeśli nie jesteś zainteresowany, nie ma problemu. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz wrócić tutaj zapłatę po zakończeniu pracy. Najlepiej włamać się do tylnego wyjścia załadunkowego. Lokalny Lombard sprzedaje tanie wytrychy. Pobiorę dane z komputera kierownika. Okej, 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 okej. Możemy sobie tutaj jako no taki bandyta po prostu gdzieś tam próbować żyć w tym mieście. Jest 8.40. Wypadałoby pójść pizzę robić, nie? I zobaczmy, czy możemy już zacząć. Nie jesteś na czas pracy. No i... Dupa. I co teraz? No to piszemy do Jade. Społeczny Jade. Siemano, może się spotkamy? Niestety... Aj, 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 jeszcze nie mogę pójść. Czy jeżeli wejdę do środka... Czekamy. I wyjdę... O, może jakaś celebryta. To jest um, um, Lindsay Lohan, jak to była ta afera z GTA 5. To nie wiem co to jest. Kurczę, taka znajoma morda, nie? Jakiegoś aktora faktycznie też. Tu siedzi jakiś, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale to jest jakieś, nie wiem, Emma Watson, czy co? Dobra, z tymi celebrytami w tym klubie to sobie odpuszczę. Może bo oni nie są w ogóle do siebie podobni. A zajmijmy się y, Amarą w takim razie. czy znaczy, to co brzmiało. Napiszmy do Amary. Y, nie, to tak nie działa. To po prostu trzeba czekać ileś tam czasu. Ok, no to idziemy do pizzy. Mam nadzieję, że już można. Nie można. Buongiorno, senior widz. Kucharz do pizzy, to jest pizzaiolo! Witaj na swojej pierwszej zmianie jako kucharz pi pizzajolo Aby rozpocząć pracę z za zaladą, przechodząc przez drzwi dla pizzajolo City Pizza i staff Only, czyli dla mnie. O, mogę sobie pójść zrobić kupę, czy nie? Aha, tutaj jest. Zaczynamy. Chwyć kulkę do ciasta na pizzę z pojemnika i umieść się w strefie przygotowania. Po dodaniu wymaganych składników umieść pizzę w piecu do gotowania. Kiedy pizza skończy się gotować, dodaj ją do pudełka na pizzę, aby zakończyć. No to fantastycznie. Pepperoni. Co? Jaką kulkę? O co? A, kulka. Tu. Sos. Specjalny sos. ok Ser oboż O Boż. Ser cheddar, mozzarella, dobra, kit Ale ładnie to wygląda. I pepperoni. Peperonini. I co teraz? Do pieca. Tu, pyk, smaży się. Znaczy, smaży się. Dobra, można sobie przygotować następną. Specjalny sos. Ser mozzarella. I pepperoni. A, i ona, tam już jedna wyjechała. Tu jest sprzę sprzęt w użyciu. Czyli to muszę zabrać. Ona jest gotowa. Gdzie ją mam dać? A, do pudełka. A bo to na wynos zrobimy. Deluxe. No to fest. A czekajcie, mogłem dodać do niej. Wróć. Ej, a co się stanie, jeśli ja dam swą pizzę? Powinienem nie dostanę pieniądza, nie? Ale dobra, przeszła przez piekarnik i teraz dajmy grzyba. Gdzie jest grzyb? Jak wygląda grzyb? A tu jest grzyb. Widzę już ugotowana, a przewidzieli to. Widzicie? No i nie da się no niestety zniszczyć w takim razie robimy nową. Cyk, sos, ser, nie ten ser. Ten ser. Pyk, szynka, hamburger, czarna oliwka, grzyb, peperoni, cebula, boczek. Stek to nie boczek. Boczek jest, dobra hamburger jest to ładna deluxe zielony pieprz pewnie zielony i do pieca no tak i teraz musimy czekać na kolejne zamówienie więc jedyne co możemy zrobić to tyle weźmy kolejne zamówienie pizza do pudełka no i co teraz mamy deluxe poszła dobra Klasik, no to sos specjalny z serem barbecue pepperoni mamy tutaj grzyba mamy tutaj zielony pieprz mamy tutaj i lecimy do pieca Dobra, rozłóżmy sobie ciasto, rozwałkujmy. Troszkę to trwa, przyznam szczerze, ja bym machnął pizzę w międzyczasie. No ale jest jak jest, słuchajcie, nie ma lekko. Co teraz? Cheese. Yy, 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 no, specjalny sos, mozzarella i o, pizza. No to się nazywa pizza dla dziecka, nie? Tylko, że na przykład moje dziecko nie lubi sera. No i jest zgrzyt. Ja ładnie ta pizza wygląda po zapieczeniu. No, taka mrożonka, nie? Takie. Pero ja mam dobrą pamięć do takich rzeczy generalnie. Do tego co gdzie jest też. Zresztą widzicie to teraz. No i jak już widzę zamówienie na klasika, no to też mniej więcej będę wiedział, jaka to pizza jest. Sobie kiedyś może zasłonimy, to jakoś czymś albo nie wiem. Coś wymyślimy, żeby utrudnić. Jeśli będziemy dalej grać w Denizy i dalej będziemy mieli pizzę, pracę na pizzy. Co to zwykła taka onijaka? Stypa, stypa moi drodzy, straszna, no i teraz czekamy, to jest, co czekanie jest najgorsze, powiem wam, wiecie, więc kawał czasu, o Boże, hawajska pizza odblokowana i podwyżkę dostajemy od razu, ktoś zamówił hawajską pizzę, no czy hawajska to jest pizza, ojojojoj, oj, 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 no nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, boczek i ananas ten żółty, pewnie nie, tu jest ananas, czy wygląda apetycznie? no dla kogoś na pewno tak. Dobrze moi drodzy, słuchajcie, ja to wam skipnę i widzimy się już na koniec dnia pracy. Zobaczymy sobie ile udało się zarobić. O i nie sprawdzimy ile zarobiłem, ale mieliśmy 0 więc zaraz zobaczymy. 114 A ja potrzebuję 150. Dobra, jedziemy się włamać do tego tego. Dość tego, nędznego życia. Ale gdzie ja mam się włamać? Właśnie, nie sprawdziłem tego, czekajcie. To gdzieś tutaj od tyłu, tak, muszę wejść do hozera. Na pewno to będzie to, nie to? No to to będzie któryś z tych kolejnych. Czekajcie, gdzie jestem? Można to przybliżyć sobie tą mapę, bo fajnie by było, nie powiem. Okej, okay, patrzę teraz tam, czyli hozer jest gdzieś tam, okej. Okay. Uh. O, no i mamy włamanko, czyli no to raczej jest odpowiedni magazyn w takim razie. No i próbujemy, tak jak mówiłem wcześniej, za pierwszym razem, gdy grałem w tę gierkę, ten input lag sprawia, że... O właśnie, ciężko trafić, ale się udało. Tym razem się udało i co my tu mamy? Wózki widłowe stoją. A ja rozumiem, że mam się tam włamać i zrobić sobie porządek, tak? No to fest, słuchajcie. Tego jeszcze nie było, żeby podczas włamania używać wózka widłowego, który najcichszym sprzętem nie jest też. No okej, okay. niech będzie, niech tak zostanie, bo ta gra to jest dobra abstrakcja momentami. Czekajcie, bo tutaj jest najlepszy przejazd. Ale ja z tego co widzę, to ja nie mogę palety zostawić z jakiegoś powodu. Czy ja muszę na półkę ją odstawiać? No, nie żartujcie sobie, że ja muszę na półkę palet odstawiać. Czy to byłby jakiś nieśmieszny żart? Spróbujemy. Nie. Po prostu mi się wózek zepsuł. Zbugowałem go, no, standardowo. Jak to ja? Dobra, fajny wózek. Wydaje mi się, że ja mógłbym. Ja nie, nie ma skakania w tej grze, ok. Jedną tą różową wystarczy wyciągnąć i powinno być ok. Uwaga. do tyłu, nic nie widzę świetna kamera naprawdę 10 na 10 słuchajcie osoba która była odpowiedzialna za to myślę że powinna dostać podwyżkę bo no takie kamery to się często nie robi żeby tak gówniana była dobrze nabierzmy sobie tę paletę cofnijmy, a w ogóle to ja wyjdę i sprawdzę czy mogę przejść no i tyle mogę, mogę po co to drążyć, po co się tu zastanawiać, kośnica? Pomidor, jest komputer. Ojej. Aha. A, to jest na czas. Czekajcie. Yy, na czas to jest. Okej. Okay. Oj, to tak nie będzie. A może? Nie, 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 nie. co tu się dzieje? Yy, zgubiłem się. Zgubiłem się. Co jest? Jak ja mam to połączyć? Wykrywanie. A, ja mogę spróbować jeszcze raz. Ok. Eee, no nie, no tu jedzie. Dobra, spróbujmy na dół. No i właśnie, wiecie co, chciałem powiedzieć. No i dupa. To spróbujmy na, na dwa pojechać jednocześnie. W tym kierunku nic nie zrobię. W tym kierunku mogę coś zrobić. No ale tutaj mam. Ślepa uliczka, koniec gry. Czekajcie, bo od góry muszę. A, no nie. No i kaplica. Czekajcie, jeszcze raz. Jedyna droga jest tu, czyli albo od dołu, albo od góry. Od dołu nie możemy. Musi być od góry. Tu prosto, bo to nam nic nie da. To jest jedyne połączenie. Tu musi być prosto. Na dół nie możemy połączyć. Tu musi być zakręt. Tu możemy, w którą ze stron pójść. Ale nie mam jak tego połączyć, więc sugerowałbym, że musimy pójść w tę stronę. Później tu, później tu, później tu. No i co teraz? Jakoś tak, tak i tak. Dobra. I teraz tu, tu jest, ale zagadka w ogóle. Kto na to wpadł? Kto z was na to wpadł? To mnie najbardziej ciekawi, bo no, chora rzecz, nie? Heć, jeszcze raz, z tej strony trzeba pójść. O właśnie, bo się pomyliłem już. Na dół. W tę stronę. Jest. O Boże. Jezu, w końcu. Ligi pobrane. Światła wyłączone. Oj, to jest tragedia. O, weź wszystko, jak już tu jestem. termina urządzenia. Mogę coś tu jeszcze wziąć? Nie, no to są te, te rzeczy, że ty się włamujesz do jakiegoś tego, w ogóle alarmy i tak dalej, a... Aha, sobie wyłączyłem sam światła. No dobra, spadamy. Zobaczmy, ile na tym zarobimy. Tak jakby tysiakiem rzucił, to by było git, prawda? To jest... Yy, nie tu, nie tu... Nie tu... Tu. Austin. Siemano, Austin. Dalej siedzi u Ciebie ta pani? Siedzi. Dobra robota, to Twoja zapłata. Dwie stówy. Dobra. Jakie tam zadanie? skradziono część pamiątków, wiem że gdzie przytrzymywany jest ładunek, trzeba go niezwłocznie odzyskać. Dobra, co jeszcze? Przyczepa jest przytrzymywana w budynku na brzeżach miasta przy głównej drodze. Znajdź drogę do obszaru, otwórz drzwi, abyś mógł odebrać ładunek. Nie ma problemu. Będziesz musiał odholować ładunek, więc upewnij się, że masz ciężarówkę do tego zadania. dostarcz ładunek do strefy załadunku za moim budynkiem i działaj szybko, jeśli ładunek zostanie pozostawiony sam sobie na zbyt długo, może ponownie zaginąć. ok Okej, okay, udało się. Pewnie się, że zostawić przyczepę za moim budynkiem, wróć do mnie po zapłatę po zakończeniu pracy. Powiem wam, że te misje ciekawie wyglądają, nie? Te, te dodatkowe. Naprawdę? Można się uśmiać z niektórych. Znaczy uśmiać się może nie, nie specjalnie, ale uśmiechnąć z tego, jak to faktycznie wygląda. Więc no, fajnie. Fajnie, że coś tu więcej się dzieje. I wydaje mi się, że to tyle na dzisiaj. Także do następnego odcinka z Jade sobie pogadamy w kolejnym do następnego.